We wtorek 1 sierpnia w 73. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego Polacy z różnych zakątków kraju dawali wyraz swojego patriotyzmu wobec rodaków poległych za ojczyznę. Symboliczną godzinę W uczczono także w Dąbrowie Górniczej. Przyszliśmy uczcić rocznicę Powstania Warszawskiego. I tutaj dziecko ubrane w patriotyczne barwy, czyli zaszczepiamy w młodym pokoleniu jak najwcześniej? Koniecznie musimy. Dlaczego to jest takie ważne? Po prostu, no jesteśmy Polakami i musimy krzewić, szczególnie w tym młodym pokoleniu, patriotyczne wartości. Kto w panu zaszczepił właśnie te wartości? Myślę, że rodzice to tak, z dziada pradziada przychodzi. No musiałam przyjść, zawsze przychodzę co roku. Mhm. Dlaczego to jest takie ważne? No ważne, bo to jest w sercu każdego z nas. No od paru lat udział bierzemy. Dlaczego? Tak trzeba. Tak trzeba. Normalnie. Każdy, kto może, powinien się tu zaraz zjawić. Czy dzisiejsza wiedza młodych ludzi pana ocenie jest wystarczająca? Bo młodzieży jest tu dość sporo. Czy to nie jest tylko tak, że... To bardzo mało tej młodzieży jest. Może wakacje, prawda? Ale tu przybywa. Co roku jest więcej, także mam nadzieję, że za ładne parę lat to będą tłumy jak w Warszawie. Myślę, że oni pamiętają i że są dobrzy ludzie. Czyli wiara cały czas w człowieka zostaje. Jest w Dąbrowie. I co was tutaj sprowadza? No wiadomo, że godzina W. A dlaczego to dla was takie ważne i dlaczego chcieliście tutaj dzisiaj przyjść? Bo jesteśmy patriotami i dla nas Polska i wydarzenia historyczne są bardzo ważne. Podzielasz opinię kolegi? Uważam, że po prostu jak ktoś jest Polakiem, to nie powinien obojętnie podchodzić do historii, bo jest splamiona krwią po prostu. Dlaczego tutaj dzisiaj powinniśmy być poza tym ogólnym wątkiem, o którym powiedziałeś? Powinniśmy w sumie okazać jakąś solidarność z tymi ludźmi, którzy wtedy poginęli. Tuż przed godziną 17 zebrani ruszyli spod Placu Wolności. Zatrzymując ruch uliczny, otoczyli rondo żołnierzy wyklętych i odpalili race. Młodsi, starsi, kobiety, mężczyźni, a nawet dzieci z Dąbrowy Górniczej i okolic na te kilka chwil zjednoczyli się w tym symbolicznym, patriotycznym geście, gdzie w tle syren, okrzyków i narodowego hymnu słychać było nawet klaksony tych, którzy zapewne znaleźli się w tym miejscu przypadkowo. Do tej formy oddawania czci ojczyźnie, która staje się powoli lokalną coroczną tradycją Dąbrowy Górniczej, zachęcali na swoim fanpage'u członkowie grupy sportowa Dąbrowa. Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Przyszli mimo upału, przynieśli flagi i inne symbole narodowe, by choć na chwilę uczcić pamięć tych, którzy polegli za naszą ojczyznę. To piękne, że umiemy w taki sposób jednoczyć się jak jeden wspólny polski naród. To jest pewien symbol, który trzeba uczcić i to nieważne, czy to jest południe Polski, czy to jest Chicago, czy to jest Londyn, czy to gdzie Dublin. Wszyscy jesteśmy Polakami bez względu na lokalizację. Tak, tak jest. Mhm.